Konkurs już 13. edycja IT in English, technologia informacyjna w języku angielskim. Możemy powiedzieć, że już mamy tradycję zapraszania szkół z całego województwa, oczywiście szkół ponadgimnazjalnych, mający profil informatykę, grafikę, programistę, więc konkurs był wszechstronny i obejmował naprawdę wiele dziedzin. Zdecydowanie wszystko jest w języku angielskim. Jest to wiedza historyczna, wiedza techniczna i przede wszystkim wiedza merytoryczna, więc tutaj bardzo wysoki poziom. Trzeba być tak naprawdę rozeznanym wszechstronnie, nie tylko w swojej własnej dziedzinie, czyli na przykład informatyk musi też znać podstawy programowania, elementy grafiki, ponieważ z racji na to, że kształcimy w tych czterech profilach, to nasz konkurs jak najbardziej w nich sprawdza wiedzę naszych uczestników. Wiadomo, że informatyka jako dziedzina wywodzi się z Stanów Zjednoczonych. Takie firmy jak Apple, Google, wiele startupów technicznych. Wszystkie języki programowania są oparte na językach angielskich. Dużą trudność sprawiły mi zagadnienia z historii, na przykład kiedy została założona firma Google, ale to takie szczegóły. Jestem bardziej skupiony właśnie na humanistycznych akcentach. W konkursie był podział na dwie kategorie, otwartą i zamkniętą. W kategorii otwartej największą trudnością były skróty. Oprócz tego były definicje i do definicji trzeba było przyporządkować odpowiednie słowo, a w pytaniach zamkniętych natomiast musieliśmy się wykazać wiedzą ogólną. W moim przypadku jest to język angielski zawodowy. Poznajemy słownictwo w języku angielskim odnośnie zawodu, w którym się uczymy. I słownictwo te pojawia się później na naszych egzaminach zawodowych w teorii. Jak co roku, tak, zapraszamy Politechnikę Białostocką i tutaj poza wykładem doktora Tomasza Grześ także gościmy laboratorium Wydziału Informatyki, więc także dziękujemy i chyba co najważniejsze, nagrody. Dostajemy także nagrody od Politechniki, są to różnego rodzaju gadżety, które wzbogacają poziom naszego konkursu, bo nie ukrywam, że uczniowie także dla tych nagród do tego konkursu się zgłaszają. Myślę, że warto jest pójść na studia. Politechnika Białostocka wydaje się dobrą opcją, Wydział Informatyki.